koronawirus u sąsiada Polski. Rekordowy wzrost nowych przypadków koronawirus w Czechach. Padł nowy rekord zakażeń. W sobotę 24 października w Czechach padł nowy weekendowy rekord zakażeń koronawirusem. 12 472 nowych potwierdzonych przypadków wynika z danych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych w niedzielę 25 października. Aktualnie zakażonych jest prawie 154 tysięcy osób. Łącznie od początku epidemii stwierdzono ponad 250 tysięcy przypadków COVID-19, zaś do 2077 wzrosła liczba zgonów zakażonych osób. W sobotę przybyło ich co najmniej 53, ale dane te będą jeszcze aktualizowane. Rośnie także liczba hospitalizowanych. Ostatnie dostępne dane Ministerstwa Zdrowia mówią o 5314 pacjentach w szpitalach, w tym o 772 w poważnym stanie. Ministerstwo Zdrowia publikuje także zestawienie informacji dotyczących zajętych łóżek i istniejących rezerw w szpitalach. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1 tysięcy wolnych miejsc, łóżek z respiratorami jest ponad 900, a łóżek z aparaturą umożliwiającą oddychanie pozaustrojowe ECMO – 57. Dane dotyczą wszystkich miejsc, a nie tylko tych przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Są uzupełniane na bieżąco, ale publikowane są raz na dobę. W sobotę premier Andrej Babisz powiedział, że w walce z epidemią będzie potrzebne przedłużenie stanu wyjątkowego, który obowiązuje od 5 października do 3 listopada bieżący rok. Zgodę na przedłużenie musi wyrazić parlament.